Ujęcie pierwsze, rapa niedziela. Tak, a wędki nie rozłożone. Nowy towarzysz nasz, Tadeo. Wujek opowiedział jakiś wiersz, co? No to ja się tak za bardzo nie znam na wierszu. No ale wujek cię uczył. Pawałeś. Gdzie ty idziesz, pająku? Idę pogłaskać muchę końską, bo ochotę mam pierońską. Idzie pająk po drabinie. Gdzie ty idziesz, mały synie? Idę połechtać muchę końską, bo ochotę mam pierońską. Co, Piotruś, jakie dzisiaj wędkarstwo? Trochę federka, trochę bacika? Tylko, że wiesz co, mamy za dużą wodę tu na te miejsce. Przyborek, 50 cm od wczoraj. Ściborek. Pozdrawiamy, Paweł. Ściborek, 50 cm od wczoraj. W bajcepsie. Nie, Pawłowi już nie musi przybywać, on już ma bajcepsa, wiesz. Bajpasa chyba. Bajpasa jeszcze nie ma, co ty, zdrowy, zdrowy. A może nie. Ty jak ja mogę też takiego iść? Przecież to jest najgorsza drużyna. Ja czasami, Piotrek, raz na dwa miesiące, jak to się mówi, co? Tylko nie zjedz dziecku, ty. Tadziu, zainteresuj się tą paczką, Tadek, bo to... Tadek, zabieraj to. To jest niemiecka trucizna, nie tata... żydowska. O Jezu, Boże. Zabieraj to, Tadek. Tata, nasza laleczka. A ja mam maskę. Jedna czarna laleczka, a druga laleczka. I opowiedz, czego dokonałaś. Wielka krycho! Słuchajcie, Oskar jest, wiecie o tym, że Oskar jest naznaczony. Ja się wetnę gospodarzowi, przyszła krycha na Matycha. Jest sługusem Adolfa. No i ponieważ ma niebywale silną odporność w ludzkim wcieleniu diabeł, to co on dostał, odbija na swoich bandytów z patologii. Pierwszy zdech 2 tygodnie temu, a teraz drugi zdech. Także czekamy na samego Oskara, czekamy. Dziękuję ci, Laleńko, ale niestety czekamy, bardzo prosimy cię, Laleńko, zabij samego diabła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Panie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, krycho. Wysłuchaj nas, krycho, żeby Oskar zdechł, bo to jest bandyta okrutny. Ciebie prosimy. Zrób z nimi porządek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jamen. Amen, nie jamen. U Piotrka to by się Żydzi w meczecie modlili. No, a podwędzane w synagogach. Ale by były mieszanie. Przyborowa woda przyniosła. No przyniosła takie ryby. A wiecie, że największe ryby to biorą na przyborowej wodzie oczywiście na czerwone robaki. Tak jest. Z daleka widać, jak ta ryba się ustawia. Pokaż, rozstawmy te wędki, bo to się nie chce, Paweł. Patrzcie, jakie klenie. To ładne, klenie i jazie, i one już na tą płytszą wodę się pokazują, bo się ociepliło. Ale tu już niektóre są puste, pustułki te jazie i klenie, słuchaj. Jakie piękne. Paweł, tutaj już parę pustułek jest. Ojej. Tu jest pustułka, jaś klej. Tata, mogę strzelać wodą. Z tymi planami, Piotr, coś miałeś z tym nagrywać, z Rutkiem. Na mieście tak mówią. A co to jest? Nie znasz Rutka? A co, z Ukrainy czy z Izraela, kto to jest? Pewno z Izraela. Izraela? Tak. A mi się wydaje, że to taki bardziej... izraelsko-ukraińskie coś takiego. No może. No. Kto to był Adam Mickiewicz? Rybak. Ryba? Rybak. Rybak? No. To Jezus był rybak, no. Jezus był rybakiem, Paweł nie. Nie. Cieślą. Kim był? Cieślą, tak? Nie, to Cieślą był na pewno? Józef. No Józef, no. Stary był Cieślą. No stary, a Jezus był prorokiem. Bezrobotny był. Jezus był prorokiem. Jego Hermilio apostołowie. I pytam teraz tatka. Kim był Adam Mickiewicz? Rybakiem. Tadziu, Adam Mickiewicz był wieszczem. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś tylko w twojej ozdobie. No wiadomo. I teraz mam pytanie, jak się nazywała roślina, bo nie spoglądajcie do interneta, o której właśnie w inwokacji... Marian 13 księgę, co Olbryski? No pewnie, że tak. Tam Olbryski to akurat się nadaje, wiesz. Najlepsza z wszystkich chyba, no. Mickiewicz
Fredro lubił te rzeczy, tak, tak, tak. Paweł i Gaweł. A pytanie, czy to w ogóle jest Mickiewicza ta 13 księga? Chyba raczej nie. No właśnie. I pytanie, czy to jest Mickiewicza 13 księga? Ja myślę, że to jest bardziej współczesny twór. I pytanie dla naszych widzów, czy 13 księga jest pana... nie pana Tadeusza, tylko pana Adama. Młodych ludzi w internecie, tak? Oni wszystko wiedzą. Oni są wszystko wiedzą. Ty Piwarek, ale powiedz, powiedziałbyś naszym widzom jak ty. Zrobiliśmy live'a tydzień temu i ktoś pisze, ty wywalną łachudrę, nie znając się wierzącego. Pomnik trzech śpiących. O, jeden śpiący się obruszył, drugi też, a trzeci śpi twardo. Jest przez wielkie eś. To wasz Piotrek. Piotrek zapadł w taki sen, aż powstała za nim druga rzeka. Co z tego będzie? Tadek się niecierpliwi, kiedy wstanie wujek. Żadanka też śpi. A gdzie jest nasza Musia? Pójdziemy do Musi. Zobaczcie, co robi Musia. Musia leży sobie przy ogniseczku. Bawi się zielonkami, a już usłyszała, że do niej idziemy. Musia Pusia. Mała Musia Pusia. Małe muchichi, takie piękne. Takie kochane, tak. Ojciku. Jako takie piękne muchichy, takie. Wygrzewam się na słonku, tak, bo taka jestem piękna, tak, kochany piesek. Leżę sobie, tak. Dobra Musia, piękna. Ryjek, mały ryjek. O, konik przybiegł. Mały, kochany konik. Koniczek czuje zupkę. Piękny konik, tak. Ojejku. Ty się trzymaj szyi, najwyżej mnie udusisz, a będę wstała. Oj, ale to jak nie za gardło, musimy złapać mu chętnie. Ja. Dobra, jedziemy Piotr, czekaj. Albo nie, do 10. Do 10. Ale ty czekaj, dobra, trochę się cofnij. Masz jeszcze 5 sekund. Trochę się cofnij, bo to. Ja. A mu się nie ma. Jak amfibia! Ale piachem! I teraz będzie materiał. Słuchajcie, mili, piaskiem po oczach! Nie, nie jest najgorzej. Jeszcze czekaj. Tylko ja muszę powstać, bo legnąłem jak taki ten. Trzymasz się? Bo jak ja wstanę, to spadniesz. Tylko ja nie wiem, czy ja dam radę wstać. Jedziemy? Trzy. Trzymaj jajko. Gdzie mnie to czy trzymaj mnie się, no! Trzymaj się, ja już wstaję. Trzymaj. Dla lat, to nie trzymaj. Dla teraz ja mam wstawać, tak? Powoli. Aha, to czekaj, tylko pchnij mnie może do przodu. No, trzymaj się, no. Ale to trzymaj się, bo ja chcę wstać, no. Musisz na mnie wstać, no. A teraz nie wstaniesz. Bo... O, dobra. O, no, dziewiąte przygleń. Jezu! Me! Rapa na brzegu. Piotruś, co to dzisiaj na obiad? Gorące. Zupa rybna. Taka bardziej tego. Dawaj pokażemy, jak ona tam wygląda. Co rapa je nad wodą. O, taka... czerwona. Człowiek. Jak rapy czapka. Ale to jakaś taka, nie wiadomo, czy to jest jakaś taka. O. Chyba zimna, co? Zimna. A smaku? Taka paprykowa. O, jaka mocna. Musi nie dla ciebie. Kochany psiusiek. Nie dla ciebie, musiu. Wujek Piotrek się posila.